Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się dziś w grze Regalia of Men and Monarchs. Inaczej mówiąc, symulator zarządzania królestwem z taktycznymi bitwami oprawie baśniowej polskiego autorstwa, konkretnie Pixelated Milk, czyli niewielkiego studia z Warszawy. I cóż, co mogę powiedzieć o gierce? Oczywiście jej nie znam. Natomiast ze wszystkich stron w swoim otoczeniu słyszę miliony pochwał dla niej. I tak zobaczyłem, że w sumie standardowo pewna znajoma, konkretnie mówiąc o Arbuziance, ma tą gierkę, to stwierdziłem, dobra, wezmę sobie, zainstalę, nagram trochę może kiedyś. I w sumie zobaczyłem potem inną rzecz. Finder oglądał się strasznie słabo. Dopiero po kilku dniach dostał jedno wyświetlenie i to też takie... Statystyk ktoś oglądał dosłownie pół minuty. Więc tak, stwierdziłem, że po prostu dobra, to jest okazja, tematyka może podobna, może inna, nie przekonamy. I po prostu tak, zamiast Pathfindera macie Regalię, zobaczymy jaką przyjmiecie. I tak, w tym momencie muszę przyznać, nic tu nie ruszałem poza ustawieniem języka polskiego. Jak widzicie, wszystko jest domyślnie. I bez zbędnego przedłużania, mi tak prawie 2 minuty wstępu. Nowa gra. Są 3 tryby. Fabularny. Szybsze i łatwiejsze ukończenie wszystkich rozdziałów. Osiągnięcia będą wymagać mniejszych wysiłków. Można pominąć walki, będą mniej obrażeń zadawać przeciwnicy. Okej. Okay. Tryb koszmarny. Zły sen. Tutaj piszą. Trochę taki... Powiedzmy, nie ma konsekwencji, ale niech będzie. Zwiększa obrażenia zadawane postacią w walce. Bardziej wymagające warunki zwycięstwa sprawią, że ukończenie rozdziałów będzie wymagać więcej wysiłku. Dobra. I normalny. Dobra. W sumie nic więcej, co jest normalny. Bierzemy normalny i zobaczymy, jak to będzie działać. Punkty autorytetu, choć nie jest ich zbyt wiele, mogą przychylić szale zwycięstwa. Wykorzystaj je, by uzyskać dodatkową możliwość ataku. Nie zdążyłem przeczytać. Znokautowane postaci będą mogły brać udział w bitwach, możesz jednak ożywić, odwiedzając bazowisko. Pamiętaj o polu widzenia, nie możesz zabić tego, czego nie widzisz, no... Mądre podpowiedzi. Ruled by the great house Loren. Indeed, over centuries, it came to be known as the gem in the realms, earning respect from all races under the sun. But the Crusades changed that. Attracting the ire of its neighbors, Ascalia was lost to the flames of war. With its marble bones laid to rest, the city has slept ever since, until now. In a distant country, a father lies on his deathbed. For his entire life, he has kept a secret. Yet now, the truth is finally revealed. His only son, Kay, learns that Ascalia belongs to his family, the noble house Loren. As the sole remaining heir, it is his destiny to face that heritage, to restore the ancestral kingdom. Aided by his two sisters and a trusty bodyguard, young Kay sets out on a journey to the Rashtil Expanse, to Ascalia. Okej, dobra. Dobra, czyli... Chciałbym przyznać podobny dosyć motyw początkowy, też chcemy po własne królestwo, ale trochę inaczej. I zobaczymy, może gierka będzie dużo przyjemniejsza w oglądaniu niż Pathfinder. Na pewno wielkim plusem jest to, że jest po polskiemu, więc tak. Motywowany ostatnimi słowami kojącego ojca, nasz bohater wyrusza w podróż do królestwa Rashtili, Ascalii, by tam zasiąść na tronie. Okej, przerwniki fabularne, oczywiście samouczek. Okej. Witaj, jestem Gwendolyn Loren i wygląda na to, że będę twoją tymczasową przewodniczką. Musiałem wyjaśnić mi przysługę i postaraj się nadążać za tymi okienkami. Może w końcu się czegoś nauczysz. Przerwniki fabularne... Omówienie. Przechodzisz do kolejnej wypowiedzi, tak? Możesz pominąć przerwniki, wciskając spację. Jeśli to zrobisz, później będziesz mieć możliwość przeczytania krótkiego streszczenia szczęki.
I jeśli przerywniki jakieś wymagają po prostu, jak to się nazywa, wyboru, nie mogą podmienić, okej. No piękne miejsce. Piękne ruiny. I okej. Okay. Maśniowa grafika, czym bajkowa, ale... Muszę przyznać, modele, nie wiem, czy to do końca jest mój świat, ale zobaczymy. But that's not our hero. Mhm. Okej, okay, to jest jakiś gość, taki, widać, trochę wielki wojownik. A tu ktoś inny idzie, taki przygnębiony dosyć. Okej. Okay. Dobra, no idealny początek, po prostu przygnębiony bohater jakiś. I can't feel my legs. Steal yourself, young master. We're almost at the castle. Right. This place is a mess. Not quite what I was expecting. Ah, but surely you aim to restore this place to glory, young master. Mm-hmm. You are, after all, its rightful ruler. Well... Aha. I idą kolejne osoby jakieś. Zgaduję, że to są te siostry całe. What a terrible, terrible dump. Glorious kingdom, my ass. Remind me, whose idea was it to come here again? Actually, I'm pretty sure both of you insisted. Come on, sis, isn't this exciting? It's like we're heroes of a book, on an adventure, or something. Okej, okay, okej, okay. Muszę przyznać, ma dosyć podobne nastawienie ta właśnie mniejsza, czyli Elaine, czyli nie wiem jak tam powiedzieć jej imię, trochę do Linzy, takie podekscytowana, wow, wielka opowieść, historia, przygoda, no. Well, I suppose we may as well try to salvage something from this terrible misunderstanding of a trip. Salvage? Onwards, minions, to the castle. Maybe there's something valuable left at least. Okej, już widzę, że nie szczególnie się chyba będę z nim dogadywał. Minions? Ale tak. Mamy jakieś czwórkę bohaterów i tyle. Miasto jego przodków to teraz głównie ruiny. Ale niezrażony tym bohater idzie dalej, do rodzinnego zamku. I teraz kolejny jakiś samouczek. Swobodna eksploracja. W trybie swobodnej eksploracji można ma się bezpośrednią kontrolę nad Kajem. Lewy przycisk, dowolny punkt ekranu, by się przemieścić, dwukrotnie, żeby pobiec. Lewy na postać, by pogadać. I klikając na drzwi można puścić. Okej, okay, kółki otrzymając można przeruszać. Okej. Okay. Regali miejsca do zapisania gry są ściśle ograniczone. Jednym z nich jest zawsze twoje miasto. Mhm. Okej. Okay. Dobra, dobra. Wow. Co tu jest? Powrót do miasta? Powrót do miasta? Powrót do miasta. No, wielka, swobodna eksploracja. A. Okej, okay, nawet nie wiem, o co chodzi. Dobra. Nie rozumiem, o co chodzi, ale tak. Czyli co, mogę tutaj niby klikać, żeby chodzić, albo dużo klikać, żeby biegać. Nie wiem, czemu graficznie mi w postaci przypomina mi trochę jedną grę z dzieciństwa. To jest tytuł, sobie nie przypomnę, ale tak. Wielkie po prostu miejsce do zwiedzania. Wcale nie tak, że mogę po prostu pójść tylko do miasta. Ale okej, okay, jest siostrzyczka, zobaczymy, czy mogę z nim pogadać. Gwen zaczyna rządzić, ale przecież sama paliła się do tego, żeby tu dotrzeć. A, nie rządzić, zrzędzić, okej, okay, jestem lamą. Wszystko będzie w porządku, zaufaj mi. Nic, co dobre, nie przychodzi łatwo. Okej. Okay. Mogę z nim pogadać, czy już nie? Dobra. Zaktualizowano zadania. Zadanie przygody, był twoja pobudka. Okej, okay. Odejście z zamku. Mhm. Zwykłe zadanie, zadanie królestwa, ekwipunek. Zadania, więzi z postaciami. Okej, okay, chyba coś kliknąłem za szybko. Okej. Okay. Każda postać ma określone dni, w których możesz zgłębić jej osobistą historię. Wskazuje na to wykrzyknik znajdujący się nad jej głową.
zdobywając punkty zażyłości i osiągając kolejne poziomy więzi, odblokujesz unikalne korzyści związane z postacią. Najprostszym sposobem na zdobywanie punktów zażyłości, okej, jest spędzenie czasu z bohaterami. W tym celu wybierz opcję spędź czas z menu dialogu z daną postacią. Kiedy uzbierasz wystarczająco dużo punktów, żeby otrzymać kolejny poziom więzi, zostanie włączony adekwatny przerywnik fabularny. Będziesz mieć wówczas możliwość wpływu na wybory Kaja i ewentualnie zdobycie dodatkowych punktów. I okej. Póki co mamy tylko jego tutaj dostępnego? A co z siostrzyczkami? Okej. Griffith. I oj. Nie mogę do końca przeczytać, co tam jest, ale jakieś tam cyjne uderzenie nigdy już nie chybia, nie da się pchnąć. Ale na przykład efektu oderwania nie wiem, o co chodzi. Ale okej, to jest modyfikacja druga, okrzyk zwycięstwa. Pokonanie przeciwnika w czasie działania porwczego wyzwania powoduje odrezystowanie czasu w odnowieniu umiejętności. Z czterdowniku. Okej, są jakieś tutaj ciekawe rzeczy, ale mniejsza o to. Okej, miasto to. Na tym ekranie znajdzie się lista wszystkich możliwych do zniszczenia budynków i bieżąca pola surowców. Okej. Widzę, że surowce będą ograniczone. Okej, budynki można zlecić odpowiednią łopcą w zamku. I budynki można ulepszyć. Okej, poziom budynków zerówka oznacza, że nie ma. Tutaj, aby zobaczyć koszty budowy ulepszenia, plac miejski. Dilak, DLC. Tak, DLC-kami będziemy płacić, okej. Czułbym kamienie szlachetne też i komponenty. Nie możemy niczego. Potem tutaj mamy jeszcze pod lorem Ipsum. Wolno osiągnięć następujących poziomów osobistych z Bazem i Lilką. Kumpel, przyjaciel, potem powiernik, wielbiciel. Okej, tylko wytłumaczymy, kim jest Baz i Lilka. Bo to są już jakieś spoilery, mi się wydaje. Względem tego, czego nawet nie znamy, tutaj cokolwiek było. A tu 6 osób na wyprawę, nawet nie wiem, czym są wyprawy, okej. Pozwala na wędkowanie i niekiedy wyłowienie skarbów. Po ulepszeniu pomostu użyj łowiska, aby rozpocząć dzień połowy, okej. Wszystko w magdalceków, tutaj jakiś dom kupiecki. Odblokowuje handlarza Haksuna. Haksun sprzedaje materiały służące do tworzenia przedmiotów. Chętnie odkupił wszystkie potrzebne łupy. Okej, potrzeba komponentów, kamieni i DLC-ków. Tutaj pozwala na osiągnięcie następujących więzi z Haksunem. Kumpel, przyjaciel, okej. Powiernik, wielbiciel. Tak, czyli okej. Tutaj wiem, że to będzie handlarz jakiś. Po prostu będziemy mogli się z nim kumplować, jeśli będziemy mieli dobrze rozbudowaną jego siedzibę. Gabinet pioniera. Blokowuje pioniorkę Miri. Miri zwiększa szanse na znalezienie rzadkiego po bitwie. Okej. I tutaj tak samo pewnie będzie ulepszane. Wszędzie są potrzebne kamienie szlachetne, co ciekawe, i wszędzie delceki, ale akurat delceków to się spodziewałem. Później pewnie jest znowu jakaś rzecz. Gantor Kowal. O proszę, ornamenty. Nie wiem, czy to wcześniej też było, czy nie, ale mniejsza. Więc tak, różne jakieś takie budynki. Nie wiem, czy jest sens. Potem dyplomacja. To ekran dyplomacji. Można nie sprawdzać swojej reputacji w relacjach z sąsiadującymi krajami. Podobnie jak więzi z członkami drużyny, reputacja pozwoli ci odblokować unikalne korzyści. W tym przypadku te związane z frakcjami, takie jak premie, posiłki frakcyjne, a nawet nowi członkowie drużyny. Okej, to jest jakieś sedu, czegoś tak? Czym sedu? Wszystkie poziomy odblokowujesz przedmiot, który pozwala ci wezwać wspierającego cię Duriańskiego maga, okej, potem jakiś nocny napastnik, ignoruje znaczy niecny, nienocny 5% odporności, obrażenia i celność. Trzymasz garść przeduriańskich błyskotek, z których możesz skorzystać, okej. Tutaj odlokowuje Eszter, odważny machinistkę. Na poziomie trzecim, tutaj wszystkie poziomy to mam. Mogę wzywać rycerza, okej. Wow, dobra, nie wiem do końca, o co chodzi, ale daje to różne postacie, jeśli to zaliczam. Inne takie, okej. Powiem szczerze, ciekawe, będziemy się na pewno tym kiedyś zajmować, a póki co nie ma sensu. Chociaż definitywnie nie. Powiem szczerze, definitywnie cokolwiek jest to za postać, za wygląd, definitywnie jako pierwszą będę musiał odblokować, no, ewentualnie tutaj tego dziada. Ale okej.
jakieś fajne rzeczy, kodeks. Tu po prostu są chyba wszystkie informacje, jakieś tak dalej. No i informacje. Wow, 15 minut, jeszcze nic nie zrobiłem, tylko grzebię w menu. Ale okej, okay. Tutaj informacje na temat postaci. Dobra. Nie będę tutaj tego czytał tak bardzo, ale dobra. Okej. Dobra. Okej. Czyli awanse postaci pozwalają dawać premię i to wymaga jakichś rzeczy. Bronie, informacje o akcesoriach, takie tak dalej i tu premia. Nie mam żadnych premii. Obrażenia, przedmioty 0-0, premie 0-0, zdrowie, wszystko 0. Okej. Okay. I mam krótki miecz i pistolet. Jako wyposażenie. Początkowa broń, okej. Akcesorium, nic innego nie mam, a tu jest ten cały... A tu jest... Griffith. I on ma pałasz, okej. Okay. Idealny strzał dla wojownika, proste i skuteczne. I jego ma już jakieś bonusy. Wyobrażeń nasze ma co prawda do odporności na negatywne efekty, ale dobra. Mniejsza, już wystarczająco dużo namieszałem, to idziemy w końcu do miasta, zobaczymy co będzie. Według mnie nie zawsze będzie zadowolona z decyzji podejmowanych przez ciebie w czasie przygód. Nie zdążyłem dokończyć czytać, oczywiście. O, plac miejski, tutaj jest ona. Tutaj są oni, wow. Tutaj mam informacje takie. Okej, okay. Muszę przyznać, ładne. Fajnie się zapowiada, tylko... Każda postać ma unikatową umiejętność biorą, która określa jej styl rozgrywki. Panując o tym... Pamiętaj o tym, planując posunięcie czy coś takiego, okej. Okay. No, zgadzam się z tobą, Kaju. Nie wygląda to najlepiej nawet... Powiem szczerze, jak taka trochę rudera albo jakiś nawiedzony zamek, ale... Don't remind me. Loot and scoot, boys. Well, at least she has her priorities straight. Okay. Look, young master, such exquisite pieces of armor. Okay, wydaje mi się, że ona będzie takim trochę wiecznie radosnym dzieciakiem, pomimo tego, że jest podobnego wzrostu do reszty, więc chyba nie będzie aż takim dzieciakiem. Ale tak. Okay. No, wait. Rat poop. I must say, the inhabitants must have had a remarkable grasp on... What's this, big bro? Just some tea I found in a pot nearby. Tastes like dust and ashes, but, you know, it's still tea, right? Wait, what? You do realize that you just poured stuff from an urn. As in, oh, Jezu. Literal ashes. Aha. Jezu, nie, jakie to głupie. Oh, shit. What is the meaning of this intrusion? Who dares? Aha. Nie wiem, on jest taki głupi. Okej, dobra, widać, że ta gra nie ma takiej powagi, jak to było w innych, ale okej. Okay. Aha. Co? Co to ma być? Jakiś duch dziadka starego. Don't go what on me, son. You're the one who drank my ashes, so you know some manners, eh? Maybe an introduction. I. Okay, dobra, to dziwne, ale. Do you often wander into other fellas' households, slurping their debtors? This is Kay of House Lauren, heir apparent to this revered establishment. Ghost or no, respect is in order. Aha,
No widać, że on jest taki strasznie... powiedzmy sztywny pod niektórymi względami. So you're a Lauren, sonny? Funny story. That would make me your grandfather. Desideratus of House Lauren, at your service. Desideratus z Lauren, okej. Strasznie dziwne imię, ale okej. Fajnie. Czyli główny bohater wypił dosłownie proch swojego dziadka. Ciekawe. Is this real life? So, heir apparent, is it? Good for you. I thought you'd be taller and bulkier. And, you know, smarter. And ashy stuff? Big no-no. Rocky start, my boy. Mm-hmm. Look. Anyway, since I'm already here, might as well help you get right on track, Fetch me the customer. Okej. Okay. Oh joy. Dobra, czyli zapowiada się naprawdę porządna przygoda. I don't think there's one left around. Bullshit, son. We Laurens are proud folk. And this... this... Just what the hell happened here? This place is a dump! At least he agrees, of all people. Zdecydowanie z nim ciężko by ci się dogadać. Seriously, what have you people done to the castle? Is it that bad? What about the village? This ain't right. This ain't right at all. But you're the heir. You'll be putting all of this back together? Well... Indeed, noble spirit. As we live and breathe, we shall see to it that young master will... Okay, dobra. Bring, Look, I'm sorry about the ashes. And I appreciate the offer, I really do. But we came here looking for a family estate, not ghosts and ruins. Nobody expected... this? This is crazy. No dobra, zobaczymy co z tego będzie. But you're the heir! Sorry, this just won't work out. But Thomas... Wait, where are you going? Kay! Kay. Wait, you lot! I ain't done with you! Ugh, kids these days! Dobra, powiem szczerze, bardzo dziwna sprawa. Oh, hey guys. What was that all about? I needed to collect my thoughts. Sure looked like a temper tantrum to me. It's just too much, you know? One day we're heirs to an ancient city, then it turns out that there's nothing left standing and that the whole errand was pointless. And last but not least, there's a crazy ghost who wants us, me, to rebuild this place as if I'm some sort of king. You do know you kind of stepped into that one yourself. So what is your plan, young master? We're leaving this place. We're not heroes. We may be of House Lauren, but so what? This place is ancient history, nothing more. Did someone say House Lauren? Aha, kolejny jakiś dziwny gość. Super. Po prostu super. Ledwo co tej... się gra zaczęła milion dialogów i ani okazji, żeby coś zrobić. Głównie przeze mnie, moje patrzenie na menu, ale okej. Well met. With whom do I have the pleasure? How rude to demand the name of another before introducing oneself. Very well. The lady has a point. Walter Crucy, I represent the Furtive Union. The Furtive Union? Agency poborców. Nie rozumiem, ale okej. I take it you are not familiar with our organization, then?
Speaking concisely, we are men of business. Sometimes we invest, sometimes we lend. But mostly, we reclaim goods deemed impossible to vindicate. So you're debt collectors? Correct, more or less. But that still leaves us in the dark over your identity. Or your rather puzzling presence in this God's forsaken place. You were not supposed to be here. Well, I do not like your tone. This is Kay, heir to House Lauren, inheritor of Ascalia, the rightful master of this city. If anyone remains the intruder, it is your entourage, nie, Mr. Krusi. Nie wierzę. Może będzie dało się go polubić, jeśli się trochę więcej z nim pogada, ale póki co. Fajny gościu, ale no, nie mój styl. Is that true? You are the heir, young man? By the gods, Griffith. You would doubt our word? Interesting. That is an excellent turn of events. We shall kill two birds with one stone. Oh? Regretfully, I have to inform you that your holdings and possessions back home have been confiscated. Aha, super. What? What? How the hell? If you truly are Kay of House Lauren, then by virtue of law, you have also inherited the obligations placed upon this land. Monetary obligations. Obligations? In short, your ancestors have left you a rather staggering debt, my lord. Show me. What? Aha. Nawet nie będzie nam dane przeczytać o tym. How is that even possible? The zeros need a separate sticker to fit on paper. I am afraid that for all their prestige and renown, your grandsires appear to have been rather indulgent people, my lord. Shall we proceed with the execution? But I don't have that kind of money. That is unfortunate. Also ironic, given their wealth of history here. I can't believe it. All of this, the whole city, lost because of a debt? Why, no. It got destroyed during the Crusades. The debt, you see, is an older development. The Crusades? But enough angsting over history. Business first. Let me introduce you to my assistants. W ogóle właśnie haptyk asystentów, ciekawe stwory. Mr. Knight, what are you doing? You will not harm them. Please, we are civilized people. Punching, albeit enjoyable, would give us little benefit, at least for now. The truth remains, however, that you indeed seem unable to procure funds. Thus, I propose a deal. A deal? You are a king right now, young man, of sorts. Your title still has hold in Rashtil. People respect it, and respect is money. I propose you seize what chance you have, rebuild this city of yours, revitalize it. Is this a trick? Why would it be? Consider it an investment of trust on our part. And if I refuse? You seem to have misunderstood my position, my lord. It is not an if, not a but, not a maybe. Do it, or payment shall be extracted through different means. Considerably less pleasurable, if I may add. Okej, czyli będziemy musieli coś odbudować, czy tego chcemy, czy nie. Przy pomocy DLC-ków. I am a reasonable man. We shall split the debts into parts, each to be paid in regular intervals.
Would that be acceptable? You're asking us to do the impossible! No, we are asking you to do the improbable. But this is a chance now. One surely worth taking. I urge you to act as soon as possible. Time is money, and you cannot afford to waste it, my lord. And this is our cue to leave. The accord has been reached, nothing else remains to be said. Soon, I will contact you through mail. I bid you farewell. Okay, czegoś takiego się nie spodziewałem. But this is insane! The deadline is approaching. Tick-tock, tick-tock. I co, już wiecie co? Mamy już pół godziny. Liczymy to, że uda się coś ciekawego zrobić. Więc, powiem tak, pociągniemy ten dialog do końca. I na tym zakończę odcinek, ale spodziewajcie się drugiego też dzisiaj. Bo ja, szczerze powiedziawszy, chcę zobaczyć tę grę lepiej, a w jednym niestety nie damy rady. Więc tak. Are you all right, big bro? Give me a minute. Okay, thoughts? Isn't it obvious? It's not like we have any other options. Yeah. Did they really sell Dad's estate? That's evil. Does it change anything? Wasn't Master K planning to make his ancestors proud anyway? Well, technically, you know what? Never mind. No, go on. How do you feel about this? I'll be honest with you guys. I don't like this one bit. Aside from the debt thing, whoever or whatever should be doing spring cleaning here, it's not me. Not us. But then comes the debt thing. And we don't really have any choice anymore. I hate it. But we must. Damn it. This is so depressing. Annoying, more like. What's the big deal? Can't hurt to try. And you have that alleged grandfather to help us, right? Oh, that's true. I have completely forgotten about him. I do not expect him to be happy about the debt. No, he won't be. But that's not going to be the worst part of the conversation. Oh well. To the castle, then. Off we go to beg and moan. Aha, super. Jeszcze kolejny dialog. Dobra, tym razem możemy być serio. Dokończymy to wszystko już w następnym epizodzie. Czas mnie nagli, spodziewam się, że uda się w te pół godziny zrobić więcej, więc no. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia później tego dnia w kontynuacji, w którym miejmy nadzieję zobaczymy jakiekolwiek kwestie gameplayowe. Więc trzymajcie się i hej hej.